Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę na uniwersytecie. No i w dzisiejszej misji postaram się przejść na drugą stronę właśnie tej kraty. No jest. Ani drgnie. Jasne. To nie będzie jednak aż takie proste. Trzeba będzie tędy przejść. Bardziej, nie wiem, ryzykowna misja. No, od razu dostajemy jakieś fajne materiały, więc... Fajna sprawa, tak na samym początek. O, i co to jest? Notatka. Chyba do ulepszania broni. A nie, to jest po prostu mapa kampusu Uniwersytetu Wschodniego Colorado z odręcznym zapiskiem. Na górze dostajemy tu po dupie, musimy wzmocnić barykady. Na dole wdzierają się tu zarażeni. Trzeba zamknąć wyjścia ze stadionu i księgarni. Czyli z tego co mówią, pierwszy poziom powinien być bardziej ryzykowny. Trzeba to jednak zapamiętać. Dobra, jak się w to wszystko w ogóle grało, już zapomniałem, bo gram w sumie w dwie serie naraz. Jeszcze w tego Splatoon przy okazji. Także bardzo interesująca produkcja, ale to już ekskluzyw na Nintendo Switcha z kolei. Więc tak, zupełnie inne klimaty. W każdym razie wracając jednak do tego The Last of Us. Musimy się dostać piętro wyżej. No, te lokacje zostały zablokowane w większości. Gdzieś mogą się znajdować jacyś zarażeni nieopodal. Na przykład o tędy, za tymi drzwiami. Więc trzeba będzie mieć się na baczności. Piętro wyżej, wszystko już jest zabarykadowane, czyli nic już nie zrobimy. No i na razie wygląda to dosyć spokojnie. O, proszę bardzo, jeszcze więcej zdrowia. Od razu sobie weźmiemy, chociaż już jestem w sumie na fulla, to nie ma znaczenia. No i mamy taki, nie wiem, pojedynczy akademik. Może dostaniemy jakieś, nie wiem, informacje albo materiały dodatkowe. Jak mnie pamięć się myli, to rzeczywiście były to jakieś interesujące zapiski. Przecież też nie pamiętam, czy nie było jakiegoś przeciwnika przy okazji. Trzeba jednak mieć się na baczności. No, dodatkowe materiały, zawsze przydatna sprawa. I co my w tym miejscu mamy? Mamy jakieś... notatki, okej. Okay. To chyba dzienniczek. 9 cholernych miesięcy czekania i wciąż nic. Ani słowa od nikogo. Zarazem kilka puszek z żarciem na stołówce, ale to i tak mało. Miałem wypadek przy wschodniej barykadzie, ale już jest wszystko w porządku. Zauważyłem grupkę tych stworów. Jeden z nich wyglądał jak... Heather. Może to była Heather, kurwa. Baterie się wyczerpują, więc radia słuchają już tylko raz w nocy. Ja sobie odpuściłem po tym, co nadawano ostatnio. Minęły 3 pieprzone miesiące, czemu ich to jeszcze obchodzi? Cheryl wczoraj paliła, powiedziała, że tego potrzebuje. Wkurzyła się, gdy wywaliłem jej działkę. Nie potrafi tego zrozumieć. Musimy być cały czas w pełni przytomni. Ktoś będzie musiał pójść do miasteczka po więcej zapasów. Tym kimś pewnie będę ja. No to w sumie nie, musieli dobrze spać po nocy, muszę w tym miejscu przyznać. Wyobraźcie sobie mieszkać w takiej oto lokacji, a pod wami jakoś piętro niżej jakieś straszliwe odgłosy mutantów. No, wspaniały dosłownie klimat. Może będą jeszcze jakieś dodatkowe pokoje i rzeczywiście... Chyba będą jakieś dodatkowe... Nie wiem, informacje. Kurde, nie wiem czy jakichś jeszcze potworów nie było w okolicy. Trzeba będzie jednak mocno uważać. Tędy natomiast... Nie, tu już nie ma notatek. Dobra, chyba jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o to piętro. Nie widzę już żadnej niespodzianki. Na wszelki wypadek mogę jeszcze... zeskanować region, ale w sumie niczego nie ma. Zarodniki. No tak, to zwiastuje o wiele większe kłopoty. Trzeba będzie piętro niżej zacieć. No to jest głupia sprawa, że teraz tych przeciwników w sumie nie mogę wyszukać.
Jak tylko zlecę, to nagle będzie ich chyba 50. To była bardzo ryzykowna lokacja, jak mi pamięć się myli. Więc trzeba będzie jakieś broni wyjąć, których mam w sumie całkiem dużo. Natomiast zamiast snajperki, nie, nic innego nie mamy. Dobra, w takim razie, kurde, ciężka sprawa. Jakiś koktajl Molotowa by się super przydał, ale nic nie mamy. Dobra, zobaczmy. Dobra, zlotujemy. Kurde, głupia sprawa. Nie mam w ogóle wystarczająco amunicji oraz wszystkiego, żeby sobie jakkolwiek z niej poradzić. Chyba, no, nie da rady po prostu. Będę musiał jakkolwiek ich wszystkich odsunąć od siebie i dopiero wtedy chyba jakkolwiek przejdziemy na dalsze rejony. No tam mamy z kolei tego bossa największego, kurde. Takie skradanie nie jest moim ulubionym rozwiązaniem, prawdę mówiąc. Ale może zdążymy. Dobra, to w sobie wyszło o wiele prościej niż pamiętałem. Pamiętam, że kiedyś udało mi się z nimi wygrać, teraz też przed chwilą to próbowałem, ale po prostu nie miałem wystarczającej amunicji. Gdybym miał jakąś, nie wiem, bombę albo coś w tym stylu, to łatwo by było to zrobić, ale niestety nie miałem w ogóle materiału, więc nie było takiej możliwości. No właśnie, nie miałem też materiałów, żeby stworzyć kolejne, więc głupia sprawa, nie mogłem sobie zawalczyć tak wystarczająco. No dobra. Jakkolwiek daliśmy radę, trochę nie w moim stylu, ale nie ma tragedii. Czyli żeby zrobić następne postępy, chyba tędy trzeba będzie wyjść, ale... No zobaczymy jeszcze jakieś kolejne... Nie wiem, pokoje tych akademików. Na wszelki wypadek weźmy sobie jeszcze, nie wiem, miotacz ognia. Już nie pamiętam, czy w tym miejscu było tak super czysto. To już widać tylko tamtą bohaterkę. Dobra, tą notatkę zaraz przeczytam, tylko chciałem się jeszcze upewnić, czy jestem na pewno bezpieczny, ale chyba tak. Już raczej puste szafki, szuflady. O, jeszcze więcej amunicji, to się może przydać. A niestety nic więcej teraz nie zrobię z tą taśmą, też nie mogę tego obecnie zabrać. Jest trochę głupia sprawa. Tędy z kolei. Butelkę sobie zabiorę. Pusta butelka się jeszcze znajdowała. Może się do czegoś przyda. Więc chyba tyle i... I co? Tylko notatkę jeszcze mamy, jeżeli chodzi o ten akademik, albo i nie. Patrzcie na to. O, gdybym tego jeszcze... Gdybym to ominął, to by mnie jednak... Sporo ominęło. No dobra. Zobaczmy w takim razie, co my w tym miejscu jeszcze mamy. Armia USA zaprzestaje poszukiwań. Lev Benioff. Sprawozdawca wojskowy. Po ostatnim raporcie WHO, zgodnie z którym 60% populacji globu nie żyje lub jest zarażona MZM, Armia Stanów Zjednoczonych wystosowała oświadczenie o zaprzestaniu poszukiwań osób zaginionych. Mając na uwadze bezpieczeństwo pochodzących obywateli, obszary w promieniu 10 mil od strefy kwarantanny pozostają objęte wojskową ochroną. Jednakże dalsze próby ewakuacji osób uwięzionych w trudno dostępnych miejscach zostaną zaniechane. Prokurator generalny Arthur Munro postawił sprawę jasno w liście. Zarazem to w mieście. Kurwa, nikt nam nie pomoże. No tak, czyli nie byli jakoś w tej strefie kwarantanny, czyli... W zasadzie dla nich był to po prostu koniec. No przykra sprawa, czy okazuje się, że 60% globu została zarażona albo zmarła? Znaczy, no właśnie. Więc przykra sprawa, to jest w sumie potwierdzenie, że to nie jest na przykład sama Ameryka, tylko o wiele jeszcze bardziej rozległe tereny, inne też kontynenty, więc tak to się prezentuje.
Może kiedyś przedstawię w jakichś innych częściach, na przykład, nie wiem, sytuację w Europie, Azji. Kolejni zarażeni. Nic mi nie jest. Chodź tu otworzyć bramę. Czyli to trzeba jakkolwiek podprowadzić, podłączyć do prądu i to powinno już zagwarantować zwycięstwo. Chwila, moment. Muszę to jakoś inaczej jeszcze. Dobra, teraz. Weźmy sobie z kolei... Chwila, moment. Jak ja to mam rozwiązać? Ten kabel jakkolwiek trzeba podpiąć, ale bohater nie chce się na tym skupić. Najdziwna sprawa. Co ja muszę w tym miejscu zrobić? A, dobra, czyli cutscenkę mam, okej. No w dwójce inaczej to jednak wyglądało, że trzeba było tymi kablami odpowiednio manipulować. Dobra, i ciągniemy w odpowiedniej chwili. Spróbujmy bramę. Udało się! Tak, chodź tędy. Kurde, brama bardziej jak do więzienia, a nie do uniwersytetu. Ciekawe. Myślę, że to się trudno. Nie sądzę. To studenci. Nie mieliby być tak blisko laboratorium. Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. I one były pochowane po takich bardziej, nie wiem... ciemnych lokacjach, kto by się tak w sumie zagłębiał. Zero strażników. Pusto. Tak. Myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. No tak, w tym miejscu można było naprawdę dużo jednak znaleźć interesujących albo informacji, notatek, albo materiałów. Jeszcze pamiętam z ostatniego gameplay, jak to robiłem te 2 lata temu. No proszę bardzo, jakie wspaniałe jeszcze, nie wiem, śrubki powiedzmy. Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okay. Zbyt wiele. Zbyt wiele. No ciekawa sprawa. Może się jeszcze kiedyś dowiemy, co się między nimi stało. Pokłócili się, taka, nie wiem, prosta sprawa. To w sumie całkiem możliwe. Może będzie, nie wiem, w part 3 na przykład wytłumaczone. To było interesujące. Przeszłość Joela. Jak tam z Sarą, nie wiem, czy to w sumie ma jakiś jeszcze... jakieś wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o główny przebieg historii. Nie wiem, takie cofanie się w przeszłość. Chyba więcej osób jednak interesuje przyszłość, co tam się dalej, powiedzmy, z Eli będzie działo. To jest główna sprawa. Kolejne namioty, teraz już niestety puste, jeszcze chyba ostatni. No jest medalion świetlików akurat. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. Jeszcze dodatkowe materiały. Może dawno w sumie nie było tego stołu do kraftowania, to by się mocno jednak przydało. Dobra, czyli chyba tyle. Jeszcze może tędy naokoło, jakkolwiek bym spojrzał. Nie, to raczej nam nic nie zagwarantuje, chociaż w sumie... Wskakuj na koniec. Żeby zrobić główne postępy, to tędy w lewo trzeba skręcić, ale już nie pamiętam, czy na przykład na tym podejście były jakieś kolejne namioty. Jeszcze tak na szybkości sobie przebiegnę. No niby widać jakieś miejscówki zbudowane przez ludzkość. Nie wiem, co to może zwiastować. Jakoś się jeszcze wcześniej bronili, ale ta obrona chyba została jakkolwiek złamana.
sumie takie bazy jak w tym Dying Light mi się po części przypominają. Dosyć podobnie to wygląda. Tędy jeszcze jakoś naokoło, nie pamiętam, czy jakieś dodatkowe materiały były. Nawet koń się nie chce jakoś super rozpędzić, nie ma tutaj takiej możliwości dobrej. Nie, to bez sensu, jakiś ślepy zaułek. Tak sobie bardziej na szybkość jeszcze przeglądam. Ale chyba więcej nie mamy. To była misja z tym kontenerem, jeżeli mnie pamięć nie myli. Hej, a może tam? Tak, to chyba jakieś wejście. Zamknięto na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? W górę to jest nie w moim stylu. Ja muszę głośniej to wszystko wykonać. O, na przykład za pomocą kontenera. To jest prawdziwe. Tak wchodzą mężczyźni prawdziwi. Zaraz wam pokażę. Wjazd z buta. Jeszcze jakieś kamery niby widać, ale... one chyba jednak nie działają. No dobra. Więc proszę bardzo, patrzcie jak się to wszystko otwiera. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Nie no, akurat... o to mi chodziło dokładnie, więc... chyba bohater chciał się jakkolwiek podsadzić. Taka opcja też by była. Dobra, zobaczmy jeszcze to śmietnisko, jakieś kartony, wszystko, nie wiem, śmieci bardziej, nic konkretnego. Po prostu tędy musimy się wdrapać i chyba tyle. Innej opcji teraz nie widzę. Tu żadnych materiałów nie mamy, a więc wchodzimy do środka, do laboratorium. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. Rozejrzyjmy się. Halo? Gdzie oni są? To już bardzo podejrzana sprawa. Może znajdziemy jakieś notatki, co się z nimi stało. Zanim to zrobimy, no to jeszcze całkiem dużo pokojów do przeszukania. Jak sobie możecie zaobserwować tędy. No, 25 śrubek. To jednak całkiem spora ilość, tylko na razie nie mogę tego wykorzystać w żaden sposób, chociaż... to chyba jest dobre miejsce. Miejsce do kraftowania, okej, nareszcie. W takim razie przyjrzyjmy się do miotacza ognia, nie wiem, w sumie. Chociaż w sumie... zobaczmy. Zasięg, moc. Kurde, nie stać mi takie rzeczy. Mogę jedynie szybkość przeładowania, najgorsza w sumie sprawa, ale... dobra, niech będzie. Teraz natomiast jakieś bronie krótsze. To może być w ogóle warte... może do pistoleciku mam całkiem w sumie sporo amunicji. Pojemność magazynka, dobra. Ulepszymy sobie pistolet na 50 sposobów, może się przyda. Szybko strzelność, także może być. Szybkość przeładowania. No i po to się zbiera te szybki w bardziej szczegółowy sposób. Proszę bardzo, ile nam to teraz zagwarantuje. Chyba pojemność magazynka i to było na tyle. Zostało nam 9 śrubek, więc to już więcej nie wykonamy. Na pewno się nie rozpadnie.
Gdyby się tak rozpadło, nagle Jal nie potrafi, nie wiem, kraftować, to by było trochę słabe. Taki realizm najwyższego stopnia. Dobra, jeszcze wiele materiałów przed nami, proszę bardzo. Na każdym kroku jakieś dodatkowe szuflady do sprawdzenia. Więc oczywiście trzeba będzie wszystko dosłownie je sprawić. Dobra, zobaczmy jeszcze ulepszanie postaci, szybkie leczenie. Niech będzie. Na 200%. Może się do czegoś to jeszcze przyda. I zobaczmy jeszcze z drugiej strony pokoiku, raczej chyba więcej nie mamy, jak sami możecie zaobserwować. No i tak, stąd żeśmy przybyli, chociaż w sumie zobaczmy. Nie, zdrowia już mamy akurat na fulla. No patrzcie, ile materiałów, czy to zwiastuje jakąś walkę, że aż tyle tego dostajemy? Kto wie? Tu już nic nie mamy do roztrzaskania, więc chmmy. Jak to teraz rozwiązać? Czyli potrzebne jest ostrze, które rzeczywiście mogę wykraftować, okej. Dobra. Czy od razu to sobie wykorzystamy, proszę bardzo. Notatka do ulepszania jakiejś broni postaci, zobaczmy na jaki sposób. Zwiększony promień bomby zapalającej, użycie. Prawidłowe korzystanie z materiałów zapalających zapewnia większą siłę rażenia. Wydaje mi się, że coś takiego już w zasadzie miałem wcześniej, ale... Jeżeli po raz kolejny to samo dostaję, no to dziękuję serdecznie. Co to jest? To chyba te kombinerki kolejne, to już na czwartym poziomie. Dobra, to się nadaje, narzędzie numer 4. Cudowna sprawa, patrzcie na to, ile amunicji. Niesłychane dosłownie. Od tak dużo materiałów, jakby rzeczywiście miała być jakaś walka z bossem już niebawem. No zobaczymy. Jeszcze coś do kraftowania. Chwila, moment. Bomba, o, dobra. I chyba tyle, więcej teraz nie wykonamy, no dobra. Więc chodźmy na dalsze rejony. Kurde, ile amunicji do pistoleciku. Będzie trzeba z tego zaraz jakkolwiek skorzystać. Tu już więcej raczej nie widać. O, kolejna skrzynia o wiele większa. To zazwyczaj zwiastuje jakieś dobre materiały w większych ilościach i po raz kolejny jest podobnie. I w sumie nie wiem, co ja mogę jeszcze dalej wykonać. Kurde, zgubiłem się. Jak mi pamięć nie myli, rzeczywiście była taka klatka schodowa, która gwarantowała przejście na nowy region. I chyba jest ona z tej strony? No, rzeczywiście. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę! Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. No właśnie, to... nieodpowiednie podejście. Jeszcze tak patrzę piętro niżej, jak wygląda cała sytuacja. Nie podoba mi się ta lokacja. Wygląda jakoś, nie wiem, niebezpiecznie. Dobra, w każdym razie kolejne notatki. Co tym razem? Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został? Nie oddalaj się. No nie wiem, to nie brzmiało jak jakiś zombiak. W sumie chyba byłyby jakieś dziwne jeszcze dźwięki dodatkowe, jakieś jęki. Więc nie wiem. Może jednak było to coś innego. Jakiś duch.
Tędy jeszcze coś zniszczymy? Kolejne punkty zdrowia, ale nie, to już i tak jesteśmy na fulla po raz kolejny. Czyli chyba tyle. No i przechodzimy na kolejne piętro, co tym razem? To dobrze, prawda? Jeśli dowiemy się, gdzie sobie poszli. Dobra, zaraz tam podejdziemy, ale jeszcze długa droga przed nami. Przecież mamy tyle interesujących pomieszczeń do sprawdzenia tędy. A, okej, czy jakieś kółko w ogóle wykonałem. Już się zgubiłem po części. A to z kolei? Co to jest? A, nagranie audio chyba. A, to zobaczę sobie. Graj. Zarażeni zabili dwóch kolejnych strażników. Mają zwołać zebranie w sprawie bezpieczeństwa labu. Mamy tu cały nasz sprzęt, wszystkie dane. Personel przyzwyczaił się do życia tutaj. Muszę przeprowadzić kolejny test. Ta ogólna indolencja doprowadza mnie do szału. Dobra, trzeba będzie zwracać uwagę na takie właśnie, nie wiem, notatki głosowe. Audio, no chyba będzie ich trochę więcej, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo wcześniej w sumie nie było takich rzeczy na przestrzeni całej rozgrywki, dopiero teraz się pojawiły. Więc nie wiem, trzeba zwrócić na to jednak uwagę, ciekawa sprawa nawet. Jakiś doktor to wszystko jeszcze wspomniał, więc... Trzeba to wszystko przesłuchać. No jeszcze więcej pigułek. W takim szpitalu, laboratoriach powinno być jednak tego całkiem sporo. Jeszcze dosłownie tyle szuflad, tyle interesujących rzeczy, ale... No cóż, jakby była apokalipsa zombiaków, tak by jednak wyglądało przeszukiwanie jakichś regionów. Sama walka byłaby raczej dosyć rzadka, ale zbieranie materiałów, surowców, to by było główne zajęcie tych osób, które przetrwały. Więc w sumie nie wiem, realistyczny gameplay, można stwierdzić. Jeszcze jakieś dodatkowe zdrowie, okej. No i po kolei sobie zobaczmy jeszcze wszystkie szuflady, tak jest. Co to jest? Więcej amunicji do rewolwera, to się przyda. Jeszcze coś dodatkowego? Rzeczywiście, tyle śrubek, że już nie wiem. Mógłbym się w sumie jeszcze tam cofnąć niby, żeby się jakkolwiek ulepszyć, ale... A, już chyba... Szkoda czasu aż tak bardzo. Z butelką więcej nie zrobimy. Już jakieś lodówki też raczej nam nie zagwarantują żadnych bonusów, więc chodźmy dalej. Chyba jakaś poczekalnia z tego, co można zaobserwować. No i ludzie jakoś wyglądali tam na zewnętrzne tereny, stamtąd żeśmy w końcu przybyli. Dobra, więc to było na tyle, jeżeli chodzi o tą poczekalnię. Zobaczmy teraz te bardziej, nie wiem, odizolowane tereny, na czym to w ogóle polega. Jakieś główne testy były w tym miejscu, mam jej notatkę. Czytaj. Zdjęcia rentgenowskie narośli grzybiczej na mózgu pacjenta. Właśnie, jak się zamieniali w te już mutanty, klikery powiedzmy. No to jest jedna z głównych rzeczy, głównych wątków fabularnych, więc... Warto jednak to wszystko poczytać, w szczególności jeżeli chodzi o tą lokację. Kolejny pokój, 308. Yes. No i mamy te małpy. Dobrze, że po nim laskacze. Tak. Świetliki tu też nie są.
No, może tak się wczuli w te badania, że sami zamienili się w małpy. Szukajmy dalej, to coś znajdziemy. Może znaleźli antidotum i przemienili się w małpy nagle. Już nie są tymi mutantami przynajmniej. To było dosyć interesujący taki, nie wiem, zwrot fabuły. O, kolejna informacja głosowa. Graj. Cztery palety aparatury laboratoryjnej zapakowane, gotowe do transportu. Teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z wami zrobić. Mówią, że zarażoną partię trzeba uśpić. Wiesz, co ja o tym myślę? Pieprzyć to. To wy złożyłyście największą ofiarę. Jeśli ktoś tu zasługuje na wolność, to właśnie wy. Ej, spokojnie! Kurwa! O nie! Ugryzła mnie. O Boże. Małpa ugryzła. Dobrze, że nie mieliśmy kontaktu z tymi małpami. Nie powiedział, dokąd poszli. Wiem. Szukajmy dalej. To może małpy są zarażone? Jak to możliwe? Tak się przejął tym ugryzieniem. Sadie, Pearl, jakieś kolejne świetliki z kolei, okej. Okay. Swoją drogą, jak w ogóle te notatki wszystkie działają? Dlaczego koleś miał aż tyle MP3-ek i porozrzucał je po całym kompleksie? Kto tak w ogóle robi? Czemu nie mieć po prostu jednej i, wszystko na jednej nagrać? Że mu miejsce nie starczyło, to był 2013 rok. Nie wiem, ile wtedy w ogóle miał giga, coś takiego. Nie, no come on! To i tak by zdążył tyle nagrać na jednym, że nie wiem. Może miał jakieś, nie wiem, przedpotopowe MP3-ki. Albo nie wiem, jakieś inne rzeczy. Gdyby ta gra była realistyczna, to trzeba by było przeszukiwać jakieś inne jeszcze rzeczy. W tych MP3-kach, na przykład jakąś muzykę, powiedzmy. Jeszcze by tam posiadał. Dobra, co by jeszcze wykraftować? To sobie weźmy. Koktajl Mołotowa i w sumie jestem zadowolony. Serio? No co ty? A ja nie żyję. Albo wkrótce zdechnę. I mam nieco czasu na przemyślenia. Bywały lata, kiedy czułem, że jest... pieprzony projekt to tylko marnowanie. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. No dalej. Szukasz reszty? Cały zespół przeniósł się do szpitala Świętej Marii w Salt Lake City. Siedzą tam. I wciąż ratują świat. Krzyżyk na drogę. Wiesz, gdzie to jest? Znam te okolice. To daleko? Kawał drogi stąd, nawet na koniach. Co? Świetliki? Na ziemię! Na ziemię mamy kłopot. Nieważne. Wiemy, dokąd iść. Spieprzajmy stąd. Szykuje się bardziej agresywny gameplay po raz kolejny. Zobaczmy, może z pistoleciku na samym wstępie. Masz jakaś sikierka. Dobra. Zobaczmy, jak to dalej wygląda. Ktoś stara się jeszcze flankę jakkolwiek wykonać. Kurde. No nie, dobra. Jakkolwiek jeszcze daliśmy radę, całe szczęście. Przodowanie. A nie, już nie mamy z czego nawet.
Dobra, zobaczmy, jak to dalej wygląda. Jeszcze dwójka. Ja patrzę w inną stronę teraz. O, jeszcze za nami, o kurde. Ale co ja mu teraz zrobiłem? Jeszcze dajcie spokój. Jak się naładowałem, jakieś nie wiem, jak Chuck Norris, 360 no-scope. Kolejni? Kurde, i przetrwał, ale głupia sprawa. Przodowanie, jeszcze jeden był jakoś w okolicy. No cóż, trochę walki się jednak szykuje, jak sami widzicie. Może z tego rewolweru jakkolwiek skorzystajmy przy okazji. 10 strzałów, dobra. Trzeba będzie jakkolwiek jeszcze niżej zejść. No i dlatego się nie kraftuje apteczek, ponieważ bohaterka może to zaraz zagwarantować. Zawsze lepiej jakieś koktajle Mołotowa w moim przekonaniu. Jeszcze kolejni, niedobrze. No, w sumie bym sobie zamienił jeszcze na tą broń, to może być całkiem jednak dobre. Jak to teraz rozwiązać? Bombę rzucić? Jestem zainteresowany pewnej rzeczy. A nie wiem, czy to będzie dobrym rozwiązaniem. To jakoś bez sensu. Tutaj bombę rzucać? Nie wiem, zobaczymy. Kurde, myślałem, że koleś eksploduje, ale... nic z tego nie wyjdzie. O rany! To co mam robić? Co? Rusz! Muszę cię pociągnąć. Okej. Dobra, gotowy? Raz, dwa, trzy! Teraz! Dostań się do konia. Okej. Jak ten żal jeszcze chodzi? Kurde. To dopiero jest mutant. Chodźmy. Joel, jak tam? Nic mi nie jest. Dasz radę przejść? To tylko zadrapanie. Okej. Jezu. Szybko, szybko! Kurwa. Widzę cię. Dobra, no daj, stary. Ty zostajesz tu, a ja go zajdę z boku. Eli! Zabiłeś moich przyjaciół, dupku. Wyłaź! Załatwimy to w przyjemniejszy sposób. Ach, ty matko! Cholera!
stąd zabrać. Nic. Przestań spieprzyć, Joel! A teraz chodź! Szybciej! Nikogo nie ma! Idziemy! Dobrze ci idzie! Dasz radę! O rany! Chodź, pomogę ci! Nie! Możesz iść? Tak! No to idź do chuja! Chodź! Jest wyjście! Jeszcze tylko trochę! Uda ci się! Hej! Hej! Joel! Za tobą! Co? Eli! Dzieciak ma broń! Uważajcie! O kurwa! O kurwa! Ty mały gnoju! Joel! Chodź! Wstawaj! Chodź, złap mnie! Dobra, idziemy! Przysięgam, że jak cię z tego wyciągnę, zaśpiewasz mi koncert! Nie zapomnij! Czekaj! Otworzę drzwi! Nie śpiesz się! Chodź! No chodź! Jest! Kurwa! Chodź! Weź, przyprowadź konia! Dobra. Dasz radę siąść? Idź. Jak ten Joel to wszystko przetrwał, to kurde, trzeba być mutantem jakimś. Joel? 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 Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. No dawaj, musisz wstać. Zima. Tak jest. Dobra, dotrwaliśmy do zimy. Ale to już będzie zupełnie inny epizod, więc to sobie zostawię na kolejny materiał. A więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba oraz dzwonka. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.